Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I dziś rozmawiamy o ostatecznej kompromitacji Jarosława Kaczyńskiego przed wczorajszą komisją do spraw wyborów kopertowych. Kaczyński tym razem nie udało mu się wybić tej komisji, jak w wypadku komisji Pegasusa, gdzie jego hamstwo i bezczelność odebrała trochę. Można powiedzieć, wybiła z rytmu polityków. On wówczas, można powiedzieć, był no, chamski, butny, taki, udało im się, udało mu się zakrzyczeć, przekonać swoich zwolenników, że zmiażdżą komisję. Tym razem po prostu pojawił się starszy pan, który. Kompletnie merytorycznie nie był przygotowany do rozmowy, nie miał żadnego pomysłu na to, jak usprawiedliwić to, co zrobili. Bo przypomnijmy, o co jest tak naprawdę komisja. Chodziło o to, że oni chcieli przeprowadzić wybory kopertowe czyli wybory, które byłyby plebiscytem zrealizowanym przez zwolenników PiS bez żadnej kampanii wyborczej im chodziło o to, że na początku 2020 roku wybory powinny były być w maju prezydenckie w których ważyło się czy Andrzej Duda będzie miał reelekcję i nagle we wszystkich sondażach zaczęło zaczął pojawiać się tak zwany efekt flagi czyli w moment kryzysu moment pojawienia się koronawirusa spowodował taką reakcję jak powodują na przykład zamachy ludzie zaczęli się bać i skupili się wokół władzy początkowe działanie pisu było dobrze odbierane, ludzie jeszcze nie rozumieli tego, jakie będą konsekwencje. Ja przypomnę, że Polska najgorzej poradziła sobie ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i jako jeden z najgorszych krajów na świecie, jeżeli chodzi o państwa rozwinięte, straciliśmy najwięcej ludzi, to co zrobił rząd Mateusza Morawieckiego, to co zrobił Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, ministrowie niedzielski Szumowski. No, to jest. Ja powiem szczerze, tu, tu trochę nie mogę zrozumieć, że w tej sprawie nie powstała komisja, bo no, ponad ćwierć miliona ludzi to są tak zwane zgony nadmiarowe. To są skutki tej polityki. I w każdym razie w tym czasie, kiedy Ludzie bali się choroby, kiedy nie było żadnej możliwości prowadzenia kampanii wyborczej, kiedy oni wprowadzali bezprawne lockdowny, bezprawne zamykanie gospodarki. Dlaczego bezprawne? Dlatego, że zrobione nie w oparciu o ustawy, tylko w oparciu o decyzje rządu, które nie miały podstawy prawnej i robili to w ten sposób, żeby nie płacić ludziom odszkodowań za zamykanie biznesu. Żeby nie były one, gdyby wprowadzili stan wyjątkowy, odszkodowania byłyby płacone z automatu. Tak naprawdę dziś każdy człowiek, który poniósł stratę na tych lockdownach może pozywać Skarb Państwa. Część firm tak zresztą robi. W każdym razie celem ich było po prostu zrobienie plebiscytu, który wiadomo było, że Andrzej Duda wygra. I Moment, w którym oni zaczęli działać, był momentem, w którym nie było żadnej ustawy, która pozwalała przeprowadzić wybory kopertowe. I zaczęli wydawać pieniądze, na, zaczęli drukować te pakiety, przecież słynne, chociaż nie mieli w ogóle żadnej podstawy prawnej. To po prostu zaczęli robić rzecz, zaczęli wydawać nasze pieniądze, po prostu nie mając żadnej podstawy prawnej do działania. I to jest przestępstwo. Mało tego, z, wydali polecenie, i część samorządowców się posłuchała, żeby przekazali poczcie polskiej dane ludzi. Ci, którzy tak zrobili, popełnili przestępstwo. Część z tych ludzi została uwaga skazana. Za to prawomocnymi wyrokami, a część została ułaskawiona w taki, można powiedzieć, niespotykany sposób. Uchwalono ustawę amnestyjną, czyli napisano, że wszyscy ci, którzy popełnili przestępstwo przekazania danych, to my, my ich rozgrzeszamy. Coś niewiarygodnego. No, oczywiście ustawa jest kompletnie niezgodna z konstytucją, no, ale mamy Trybunał Julii Przyłębskiej, który się nie pochyli nad tym przepisem, bo nie, nie można po prostu ta, w taki sposób rozgrzeszać ludzi, którzy popełnili przestępstwo. Tomku, ja muszę się przyznać, oglądałem Jarosława Kaczyńskiego wyrywkowo. Ty oglądałeś go całego. Powiedz mi, jak? Co, co w swoim widzeniu Jarosława Kaczyńskiego zmieniło się po, po, te, po tym wystąpieniu wczorajszym? Znaczy, widać użyję takiego języka sportowego, że Jarosław Kaczyński jest trafiony. Na pewno to wystąpienie z Nardatuska i pytanie o Wasina to spowodowało? Spowodowała ta komisja do spraw Wpływów Rosyjskich. No i niewątpliwie. To, co zrobił mecenas Giertych, to znaczy y, pokazanie, że jest te 50 taśm i są dowody, no te dowody są niepodważalne na to, że suwerenna Polska to w większości była grupa, przest grupa przestępcza. I to możemy jasno o tym mówić. Y dla Kaczyńskiego to są niezwykle poważne rzeczy, bo zwróćcie Państwo uwagę, że Kaczyński grał na to, żeby w ogóle nie przyjść na komisję, uruchomił Trybunał y, Kulinarny i chciał y, nie przychodzić więcej na komisję. Przyszedł. Y, no Kaczyński ma te swoje słabe chwyty socjotechniczne. Chciał wiem. Z, y, y, Odwiewiórek, że Kaczyński chciał używać tego, typu, epatować tym, tym, tym członkiem, bo on w ten sposób chce tych ludzi posponować, do których się zwraca i zrozumiał, żeby tego nie robić. żeśmy trochę, trochę mu w tym pomogli. Jak widzicie Państwo, skończył się ten argument, członka. Skończył się, on zrozumiał, że to, że to dla niego jest bardzo złe. Zrobił rzeczy, które są no, śmieszne, a przy okazji pokazują, że on ma nas wszystkich że chciałbym mieć, no ale na, no w nosie powiedzmy. Także, Szanowni Państwo, Kaczyński przyjechał do Sejmu o godzinie w pół do dziesiątej, czyli o dziewiątej trzydzieści. Miał dostatecznie dużo czasu, żeby i porozmawiać z dziennikarzami, przejść na komisję i obraźcie sobie Państwo, Kaczyński na komisji pojawił się o dziesiątej To już było takie... Rzeczywiście to on musiał... Yy... Ustawić sobie komisję od początku. No nie zrobił tego, zrobił, tylko, zrobił sobie tylko poważny problem, bo wszyscy mu to pytanie zadają. Przy drugiej przerwie Kaczyński nagle powiedział przerwa, przerwa i, i podniósł się. To świadczy, ja też nie oceniam tego, ale tu według też tego, o czym rozmawialiśmy, świadczy o jego, problemie na który ideologiczne, ale to ja rozumiem, że takie rzeczy są, to jest starszy człowiek, on jest, on jest, on jest niewątpliwie chory, ale szanowni Państwo, y, ludzie są, którzy planują. Już mógł wcześniej powiedzieć, panie przewodniczący, prosiłbym o zarządzenie przerwy, prawda, i dokończyłoby się zdanie, powiedział, a to było takie, Państwo, w zasadzie rzucił, że przerwa i, i, i się podniósł. Przerwa miała trwać 5 minut, trwała 40 minut. Tym, Kaczyński, powiem Państwu, tą drugą przerwą, to już nawet nie była nie była, nie była ta zagrywka sesji techniczna na początku, tylko to były jakieś problemy. Jego trzeba tam w jakiś sposób przygotować do kolejnej rundy. Tam już się, tam już się dzieje nie najlepiej. Jego, szanowni państwo, kondycja intelektualna. Pokazuje, ten, w jaki sposób on odpowiadał, w jaki sposób e, on usiłował m, tutaj m, zyskać przewagę, mówiąc niemerytorycznie, nie e, odnosząc się na przykład do Konstytucji i sytuacji, kiedy pros, proszono go o szczegóły, jako że jest prawnikiem podobno e, od profesora Ellnika. <grywka> to, to, szanowni Państwo, Kaczyński mówił, że komisja jest no, w zasadzie tutaj jest niezgodne i on się odnosi do preambuły konstytucji. Proszę Państwa, no tutaj było sporo kompromitacji, ale jedno było niezwykle cenne, to co żeśmy obejrzeli, bo Kaczyński daje się wyprowadzać z równowagi, ale Kaczyński się boi. Kaczyński się boi. Kaczyński, e, gdyby mógł, to by albo zrobił jakiś cyrk, wyszedł z komisji, albo by nie przyszedł, ale on się boi, że będzie yy, przywożony, ale on się strasz, strasznie boi działań organów ścigania. I świetną robotę zrobiła pani yy, posłanka Felix. Pani posłanka Felix w sposób naturalny nie wytrzymała już tego zachowania Kaczyńskiego i wygarnęła mu w bardzo kulturalny sposób to, co o nim wszyscy myślimy. Nie można było się tutaj o nic przyczepić, a oni tylko czekali. Było to naprawdę zrobione bardzo dobrze i widać, jak Kaczyński reaguje. Kaczyński najpierw, najpierw jest szokowany, że ktoś może do niego w ten sposób mówić i mówić mu prawdę. Później ma jakiś taki nerwowy, nerwowy uśmieszek i dalej jednak jest strach. Próbowali go bronić, ale już zobaczcie Państwo, bardzo słabo. Próbowali go bronić mm, ci ludzie, ci posłowie z PiSu, po prostu z PiSu. Ja się tam nie będę rozdzielał na tam suwerenną Rosję, czy jak tam wszystko jedno, jakby oni się nie, nie nazwali. Zrobił nawet, Wójcik zrobił nawet cyrk i taki mały megafon miał, miał tam i, i mówił przez ten megafon, no ja nie rozumiem, bo Wójcik mówił różne rzeczy. były minister Wójcik, ale powiem Państwu, był bezczelny, jest bezczelny, ale się nie kompromitował z tym małym megafonikiem. To, to jest kompromitacja. To są, to, to widać, widać, że oni wszyscy, no po prostu już są przerażeni. Oni nie mają koncepcji na to, jak się bronić. I Kaczyński w szczególności. Tak, ale. A to, co no, powiedziałeś, jest kluczowe. Janku, że, 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 że ma takiego wodza, to mówi po prostu, przepraszam, ja dziękuję bardzo. Ja, ja, ale, to ja jest, jest, ale to jest to, to, to co to powiedziałeś, jest ważne. A to, co powiedziałeś, jest tutaj ważne, że Kaczyński zaczął się bać. To mamy już tak. drugiego polityka, gdzie... I to takiego poważnego polityka PiSu, który się tak. zaczął rzeczywiście obawiać rozliczenia. Pierwszym takim człowiekiem, któremu ewidentnie puściły nerwy, żeby nie powiedzieć szanowni Państwo, że puściło mu coś innego. To, to samo tutaj też trzeba ostrożnie przywodzą. W każdym razie oni obaj, mówimy o Antonim Macierewiczu, który pokazał ewidentnie to nie ziobro, jest... Ziobro, Jan Kuba, trzech i Ziobro... Tak, a ty, tak. Ziobro, ziobro, tak, to masz rację, to mamy, mamy, mamy trójkę polityków poważnych, w zasadzie tych hersztów tej grupy przestępczej, która... zorganizowanej grupy przestępczej. Ja może przypomnę, że dzięki panu profesorowi... Wojciechowi Sadurskiemu, a także dzięki Wojtkowi Czuchnowskiemu z wyborczej, którzy przeszli całą drogę sądową z pisem, który pozwał ich za nazywanie PIS-u zorganizowaną grupą przestępczą. Mamy dwa prawomocne wyroki, że można ich tak nazywać. I co prawda jest to źle zorganizowana grupa przestępcza, ale wciąż jest to, wiecie państwo. Niby wiemy o tym, że prokuratorzy byli na telefon, niby wiemy, że Ziobro dzwonił, wiceministrowie dzwonili, kazali umarzać, kazali wszczynać, ale posiadanie takiego materialnego dowodu, że facet, w wiceminister sprawiedliwości dzwoni do prokuratora. Ten prokurator został notabene zawieszony przez pana. Bodnara to też jest do, dobra decyzja oczywiście na pół roku no wszczęto postępowanie dyscyplinarne ja może też przypomnę co powiedziała tuż po wyborach pani Ewa Wrzosek że z tych sześciu tysięcy prokuratorów którzy funkcjonowali w polskim wymiarze sprawiedliwości około dwóch tysięcy powinno zostać po prostu wylanych z roboty i ostatnio zacytowała ten swój wywiad, który udzieliła po wyborach dla na, na, na temat i, i napisała, że być może nie doszacowała. I my to powtarzamy jeszcze raz, szanowni państwo, ja wiem, co zrobiła Tomkowi prokurator Anna Siwiec, to w żaden to, co zostało zrobione, nie ma dla niej żadnego usprawiedliwienia. Nie miała podstaw żadnych do tego, żeby w ogóle postawić zarzuty. Nie miała podstaw do tego, żeby kierować sprawę na, na posiedzenie aresztowe i nie miała żadnych podstaw i nawet prawnych do tego, żeby izolować Tomka w areszcie od bliskich, od rodziny. Była to tylko czysta, zwyczajna tortura, i ta prokuratorka, no, na razie w sobie od pół roku funkcjonuje normalnie. No, tego typu ludzie, ludzie, którzy wykonywali polecenia, to nie jest żadne usprawiedliwienie, w mojej ocenie, wykonywanie poleceń w prokuraturze. Tego typu, jeżeli ktoś wydaje polecenia bezprawne, no to, to się pisze po prostu przełożonemu, że. Polecenie jest bezprawne. Ja przypomnę, że dwójka prokuratorów, która odmówiła postawienia Romanowi Giertychowi zarzutów we Wrocławiu, została zmuszona do od, od, od odejścia z zawodu. Natomiast, no przepraszam, że to powiem tak kolokwialnie, nikt ich nie zabił, nikt ich nie poturbował. Ja rozumiem, że zmiana. E, e, zmiana... Zawodu. Odejście od czegoś, co się robiło, to jest trudny wybór, natomiast no, w żaden sposób działania bezprawne nie mogą być rozgrzeszane. Wracając do Jarosława Kaczyńskiego, tomku, ja mam wrażenie, że on jest po prostu przerażony, że to zabrnie tak daleko, że któreś z ludzi, przede wszystkim do niego dotarło. Wiecie Państwo, to jest śmieszne, że pamiętacie to takie powiedzenie stare: kto mieczem wojuje od miecza ginie. I PiS, który doszedł do władzy na taśmach, zostanie teraz posadzony do więzienia dzięki taśmom. I w ogóle cała ta władza, która nas szpiegowała, ginie z rąk ludzi ze swojego najbliższego kręgu, którzy zaczęli ich nagrywać. Wiecie państwo, to jest... Jestem jest taka jakaś tą ironia w ogóle, jakaś, jakaś tak, ale wiesz, wiesz dlaczego jeszcze? E, po sobie, powiedział bardzo ciekawą rzecz i bardzo dobrze. Powiedział, tutaj, tutaj pan wyczuł, panie, panie pośle, to jak to, wy, jak to wygląda. Powiedział, że no przecież wydawali dziesiątki milionów czy setki milionów na Pegasusa, e, na technikę operacyjną. Okazuje się, że tam wystarczy jeden człowiek z dyktafonem. Prawda? Tak, panie, panie Kaczyński, pan Kaczyński i reszta tej, tej, tej grupy przestępczej nie rozumie, że źródła osobowe są niezwykle ważne. No niestety jeszcze się musicie pouczyć werbunków. Ja to tak przepraszam, że mówię z taką wyższością, ale ja to umiem robić i, i, i moi koledzy umieją to robić, a, a u was nie, nie zawsze tak to naprawdę, jeżeli, jeżeli chce się werbować tak jakby bijąc pałą, pałą po głowie prawda, i, i wkładając ręce w imadło, no to wiecie, to, to, to jest duży problem. To, to takich ludzi nie będziecie mieli. Natomiast teraz musicie popracować nad tym i spodziewam się, że już to, że już to się na szczęście dzieje, bo już już tutaj widzę, jakiś widzę, jakieś jak, jak, jak w tunelu są źródła osobowe. I teraz nie będę mówił o źródłach osobowych, ale powiem o tym, co Kaczyński miał z tyłu w głowy, głowy zeznając. Kaczyński z tyłu głowy miał Jugiela, który ten jego, jeden ze starych towarzyszy, bojownik razem o, o uśmiechniętą Polskę, już nie wytrzymał. I tłumaczy i, i bardzo kulturalnie, ale, ale, ale mówi o tym, no, że Kaczyński już ja się, skończył swoją misję, powinien, powinien podziękować. Za chwilę pójdzie to dalej, zobaczycie Państwo, tak jak mówimy z Jankiem, że Kaczyński ma już termin, to znaczy w, w, wybory, wybory do Parlamentu Europejskiego. Jak, jakiego wyniku nie osiągnąłby PiS i ta druga jego ta grupa przestępcza, to, szanowni, szanowni Państwo, będą powody do tego, żeby na niego no, już. Tam, prawda, jest taka, prawda jest taka, że jeżeli, 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 oni, jeżeli, tak. oni, jeżeli tak. oni przegrają te wybory, to będzie koniec Kaczyńskiego. To jest tak naprawdę już tak. nawet jako lidera. Um, on się w tej chwili, y, ja myślę, że do... Y, 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 Jego no, wszyscy przestali słuchać. Będą, yy. będą ma, mamy, proszę mi państwo, bo musicie wiedzieć, że y, oni są w tej chwili w takiej sytuacji, w której wiedzą, że będą padać kolejne ciosy. Wiedzą, że pojawią się do 9 czerwca, pojawiły się kolejne taśmy y, z kolejnymi osobami. To jest taka sytuacja, w której oni rozegrali w 2015 roku Platformę Obywatelską. Szczególnie było to proste, że pani Ewa Kopacz, która wtedy przejęła kierownictwo partii z rąk Donalda Tuska, no, mimo, że tak powiem, sympatii do pani, premier byłej, no niestety, no, no to jednak była za duża, za duży, za, za duży numer buta, dla niej, jak niektórzy powiedzą, po prostu za duża czapka, no krótko mówiąc, ona nie była w stanie zarządzać tym i oni, jakby Państwo popatrzyli, to pierwsze taśmy poszły w czerwcu 2014 roku, po czym nastąpiło e, zamknięcie tematu, i na wiosnę 2015 roku, e, przed wyborami zaczęły za, prezydenckimi i później parlamentarnymi, rozpoczęto festiwal taśm. Na tych taśmach nic nie było, ale była forma taka, e, że panowie no, przeklinali, panowie mówili nieładne rzeczy, było trochę plotek. E, I e, ten taki e, jakby to powiedzieć e, to takie zajrzenie za kotarę, pokazanie pewnych relacji wykończyło platformę. Tu mamy odwrotną sytuację, bo PiS to nie są jakieś takie pogaduszki, można wręcz powiedzieć, że panowie nawet nie przeklinają, ale to, co słyszymy, to jest po prostu szokujące. Czyli mamy na przykład, mamy już trzecią taśmę. Na trzeciej taśmie pojawia się wprost twierdzenie, że Romanowski ma pełną świadomość, pełną wiedzę od pana dyrektora Funduszu Sprawiedliwości, że ksiądz z tej fundacji Profeto dokonuje przestępstw. I ten mówi, że Ziobro weźmie na siebie, on używa słowa szef, że szef będzie, będzie tego bronił. To jest taki język mafijny pod hasłem my wiemy, że chodzi o to, że oni mają świadomość, że to jest przestępstwo. Że tutaj zresztą pojawia się potwierdzenie naszej hipotezy, Tomku, że ten pan dyrektor po prostu doszedł do wniosku, że on nie będzie uczestniczył w przestępstwie. To była jego motywacja, że on nie chce, jak on się zorientował, że oni po prostu. Do jego motywacji, Janek, ja będę bardzo ostrożny. No Ludzie są tylko ludźmi, ale bardzo dobrze, że tak zrobić. Także tak, tak, motywacja jest niezwykle ważna tutaj też. Znaczy, jest... Ja wiesz, chodzi o to, że ryzyko. Powiem ci w ten sposób: ryzykować y, dla milionów złotych, które bierze kto inny, popełniać, pomagać w przestępstwie, którego beneficjentem jest kto inny, to jest. Y... No to jest jednak mimo wszystko szok. E, tak. Powiem Państwu, e, jak se człowiek uświadamia, że jest w Ministerstwie Sprawiedliwości, e, przychodzi do pracy, no budynek, e, szanowni Państwo, no bo to jednak jest szokujące. Ja bym się po prostu zszokował, gdybym poszedł pracować do takiego urzędu i nagle moi zwierzchnicy proponują mi, żebym pomagał żerować... Krad, ogromną kradzież pieniędzy, bo to się do tego sprowadza. I oni nawet to nazywają, bo te, te, te teksty o tym, że tu dochodzi do przestępstwa, one padają w rozmowach. I to jest, to, to nie ma żadnego twierdzenia, że to jest jakaś. Przypadkowe, że, my, że ktoś się czepia, że ktoś coś ukrywał, że ta fundacja po prostu źle wypełniała dokumenty, że to było naciągane. Nie, to od samego początku do końca panowie mają świadomość, że uczestniczą w, w przestępczym okradaniu państwa na miliony złotych. I powiem Państwu, że najgorzej, jedno, to jest taka rzecz, którą omówiliśmy z panem mecenasem Jackiem Gajem. Najgorzej w tym wszystkim wychodzą media, które dostały działkę za milczenie w tej sprawie. I, i, i to, jest, to jest szokujące, że media, czyli ten taki policjant, który powinien łapać e, poli, przestępstwa polityków, który powinien je nagłaśniać, dostał działkę. Dostał po prostu działkę swoją od grabieży środków z Funduszu Sprawiedliwości. Wiecie Państwo, najbardziej rozbawiłem się ostatnio jak kanał Zero. Atakowany był za to, że zajmuje się sprawami mobbingu Tomasza Lisa, a nie dotyka sprawy nadużyć Funduszu Sprawiedliwości. Więc oni... jest to jest tak nieistotna sprawa. Przy, przy, przy Tomaszu się tak. Wy, Nawet w przedawnionej. Wiesz, to, to... Wybrnęli, jak z tego wybrnęli. Zrobi... oni zrobili, żeby się przedawniła ta sprawa, bo, bo na Lisa nic nie było praktycznie. To. Tak, więc e, to jest, ale to Tomku, zrobili z tego, żeby ten odbić ten zarzut, zrobili dziesięciominutowy program, e, zrobiła Maria Stepan. Przepraszam, e, zrobiła tak nudny program o Funduszu Sprawiedliwości, e, w którym e, news o tym, kto, że Ziobryści rąbneli kasy, pojawia się gdzieś w jakiejś siódmej, ósmej minucie materiałów, gdzieś tam, e, po prostu... E, to, to mnie śmieszy, wiecie państwo, że jak już chcą udawać, że jednak pokazują jakieś nieprawidłowości PiSu, to po prostu robią to w taki sposób, że jest to komiczne. No, oczywiście gdyby to była afera Koalicji Obywatelskiej, no to Mazurek ze Stanowskim po prostu zrobiliby duży program, nabijali się z tym, a tak to po prostu puszczają taką, przepraszam, że ja to nazwę, dupokrytkę, która ma... W razie czego ma e, mówić o tym, iż e, oni są obiektywni i e, oni podają e, również fakty niewygodne dla e, strony pisowskiej. Natomiast e, wrócę jeszcze do tego strachu Jarosława Kaczyńskiego. Wiesz, ja myślę, że mm, to jest taka moja hipoteza, że Jurgiel to jest jeden, i ten, natomiast ja myślę, że on się po prostu zaczął bać i myśleć, kto mógł go nagrać. Ja przypomnę, że. Tak, on, on to artykułuje. On to, on to wyraźnie artykułuje i się, i się pyta. Na, I i te są, są tego typu dyskusje w gronie tych zaufanych ludzi, czyli ochroniarzy, bo on teraz najbardziej ufa ochroniarzom Bardzo dobrze, niech jak robi. No i szanowni Państwo, tutaj jest jedno zestawienie, które pokazuje różnicę, jak funkcjonował PiS, jak funkcjonowała poprzednia koalicja, czyli PO-PSL. Zobaczcie Państwo, co oni y, przy aferach taśmowych, które tam, przy aferze taśmowej i przy tych taśmach, które Pietian przekazał, y, wielką awanturą i y, tematem grzanym niezwykle długo był, była rozmowa Sławomira Nowaka z Andrzejem Parafanowiczem, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za kontrolę skarbową, no, niezwykle ważnym człowiekiem w Ministerstwie Finansów. I szanowni Państwo. Tam podczas tej rozmowy, kiedy słowo Nowak uważa, że no, no nie, ma, problemy, ma, ma problemy z wpisaniem tego zegarka, to, to, jak to się może skończyć? Parafenowicz w zasadzie e, nie zaangażował się, w ogóle tą sprawę z zwekslował. Posłuchajcie Państwo tej różnicy i zobaczcie, co się działo w rozmowie z, proku, z prokuratorem Jakubem Romelczykiem. Zobaczcie różnicę w podejściu, prawda? E, Rozmowa dwóch ministrów, i tutaj jest rozmowa y, ministra z prokuratorem. Szanowni Państwo, y, pan y, prokurator Romelczyk jeszcze przed tym, y, zanim ta sprawa do, do niego przyszła, czy do jego podwładnych, on już powiedział, że, jej, że, że, że nie będzie jej wszczynał. Nic się, nikt się tam, tam nie będzie z tym wszystkim działo. To jest ta generalna różnica. Pokazany uwagi taśmy. Te taśmy. I tamte taśmy. To, to jest to, o czym my cały czas mówimy. Nawet już nie tylko chodzi o, o kwoty, bo tam było śmierć to jest on jakieś setki miliardów złotych. To jest po prostu skala grabieży Polski. No, ja, ja, ja naprawdę ciężko to z czymkolwiek porównać. Natomiast jedno tutaj widzimy i mam nadzieję, że z tego będą wyciągnięte wnioski. I to jest chyba nauczka dla pana ministra Bodnara, który jest bardzo Dobrym prawnikiem, spokojnym, kulturalnym człowiekiem, ale pan minister Bodnar no musiał to pokazać, że tej wiedzy od swoich prokuratorów nie miał. Bo od razu, jak uzużyszał taśmę, to zawiesił prokuratora Romelczyka. Pamiętajcie, on od początku, kiedy już pan sygnalista był uprzejmy, Zainicjować tę sprawę, zrobić. Już były aresztowania, już wszystkie czynności się dzieją. Zgromadzonych e, przeszło 100 tomów akt. I co? A prokurator, tutaj, tak ważny prokurator, mający takie, takie e, koneksje, może chodzić swobodnie po budynkach prokuratury, może rozmawiać z kolegami e, i koleżankami i kolegami. Jest w środku. Tak samo, jak mówię Państwu z CBA. Tak samo jak z, nie, z niektórymi funkcjonariuszami. Powiedz Państwo, mnie jest aż przykro, bo zdrajca Schmidt, obserwujemy na Twitterze, że mam cię gdzieś zdrajcą. Chciałem tylko powiedzieć tak. tam, że umówmy się, że jego oficerowie. Bo tak, to, tak. Ale, ja nie ale, sądzę, żeby ale, odpowiem, tam... ale tutaj yy, robią robotę taką, którą... No, jest nam przykro, czyli znaczy, że oni, oni pokazują, śmieją się z nas, to znaczy, że mają jeszcze inne asy w rękawie, bo pokazuje, że no tutaj w zasadzie jest ta średnia, czy średnia grupa ludzi ze służb z prokuratury i, i, i z tych wszystkich organów służących służących do, do tego, żeby w Polsce było bezpieczeństwo i, i, i praworządność. Już nie mówię prawo i sprawiedliwość. E i ta średnia grupa nie jest jest w zasadzie niezmieniona, i nie wiadomo, dla kogo oni pracują. Czy dla pis bo jest taka, jest taka możliwość, czy dla Polski to raczej nie, mówi, że raczej nie, oni po prostu są takim wahadłem, to, o czym mówimy. I tutaj pozostawienie kluczowych na kluczowych stanowiskach, bo dalej tutaj jest to, 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 to się wiąże właśnie z prokuratorem Romelczykiem tych wszystkich ludzi, no, stwarza bardzo poważne niebezpieczeństwo. Pokazanie tego, że dopiero teraz został pan prokurator Romelczyk hmm, hmm, odsunięty, no wiecie, pan, ta decyzja pokazuje jedno: zawieszony, czyli hmm, również będą się obawiać, rozmawiać z nim hmm, inni prokuratorzy. Te jego wpływy w wymiarze, w wymiarze sprawiedliwości już są mniejsze do tej pory Hasa Mógł robić, przecież chyba, rozumiecie państwo, stąd, stąd Ziobro był przerażony, że nie wiedział to, o czym mówiliśmy, że będzie ta realizacja, bo ta realizacja została zrobiona dobrze. To wyjaśnijmy, oni po prostu chodzi o to, że liczyli na swoich kretów w Agencji Bezpieczeństwa nie zadziałały, nie zadziałały. W Ministerstwie Sprawiedliwości, w prokuraturach. One I... nadal są. I... Tak. A do to... likwidacji, do odsunięcia, nie do robienia żadnych nowych spraw, nie do możliwości sprawdzania, klikania, robienia, inicjowania czegoś. Koniec, odsunąć, zdawać sprawy, powoli robić. Każde wejście, każde wejście do, do danych wrażliwych y, musi, musi być naprawdę mocno uzasadnione, bo to wszystko jest w na Moń Kaczyńskiego. Tak. Jak będziecie tak będziecie tak robić, za to przesracie nam to, co żeśmy robili tyle lat. Tak, to jest pełna zgoda. Natomiast to jest, to jest jakby powiedzieć oczywiste. Natomiast to, to ten strach, który ja zobaczyliśmy u Jarosława Kaczyńskiego, to nie jest moim zdaniem strach przed prokuraturą. E, tylko to jest strach przed Ty tym, co się tak, bo każda, taka, każda tego typu taśma, e, każde tego typu działanie e, to jest, e, jakby to powiedzieć akcja werbunkowa. To znaczy, coraz większa liczba osób zaczyna się zastanawiać, czy nie skorzystać z tej sześćdziesiątki Romana Giertycha. Ja przypomnę, że kancelaria Giertycha przyjmuje takie osoby. W taki sposób właśnie ten pan dyrektor się znalazł jest reprezentowany przez jednego z adwokatów z kancelarii Romana Giertycha. On po prostu przyszedł, powiedział, że był świadkiem, uczestnikiem procederu przestępczego i chcę po prostu wszystko pokazać, wszystko powiedzieć i wiecie Państwo ja powiem tak gdyby Jarosław Kaczyński miał takie dowody gdyby Ziobro miał takie dowody na kogokolwiek z obecnej władzy w nocy posiedzenie Sejmu zdjęcie immunitetu tak, szanowni Państwo to byłoby tydzień Tutaj niektórzy próbowali chrzuć Romana Giertycha na pana ministra Bodnara. On sam napisał taki wpis, i tu warto go przeczytać, bo tutaj, Nie. gdzie on zwrócił uwagę, ja, że obdzwonieni mają kolejny spin. Głoszą, że zapraszając dyrektora Mraza. Czyli tam do, do zwierzeń, chciałem pokazać, iż byłbym lepszym ministrem sprawiedliwości. Kochani, obdzwonieni, wymyślcie coś mądrzejszego. Ja w koalicji obywatelskiej jestem największym fanem Bodnara, bo najlepiej wiem, jak trudne ma z prokuraturą zadanie. Obdzwonieni to są tak nazywani ludzie po e, słynnych mailach Michała Dworczyka, szefa kancelarii, e, który mówił o tym, żeby obdzwaniać symetrystów. On to wprost pisał, żeby obdzwaniać symetrystów e, z taką gatką właśnie, więc teraz oni chcą e, zrobić, e, no to się nazywa e, po prostu... E, Dezintegracja między Giertychem a Bodnarem. Natomiast on, Szanowni Państwo, jak ja to, jak ja znam Romana Giertycha, to to jest, to działanie ma po prostu zmobilizować prokuraturę do działania. Szanowni Państwo, prokuratura dostała ileś tygodni czasu. Ten materiał jest miesięcy, miesięcy, miesięcy. No to wiesz, no, bo to jest w tygodnie, masz rację, żeby to lepiej przedstawiać, bo tygodnie to cię sugeruje, że to było dwa, trzy. Dwa, nie. trzy tygodnie, tak. No nie, oni rzeczywiście Tomek ma rację, bo tak. ja mówiłem o, o nastu tygodniach, o kilku miesiącach. Tak. I pokazanie tego, czym dysponuje prokuratura, ma ich zmobilizować. A tam, Szanowni Państwo, my wiem, z moich informacji wynika, że z jednym z nagranych ludzi jest między innymi pan Bochenek, który przychodził i załatwiał sobie pieniądze też z Funduszu Sprawiedliwości. Więc tych ludzi, którzy boją się dziś, w zasadzie każdy z tych ludzi, który brał tą kasę z Funduszu Sprawiedliwości nielegalnie, to znaczy załatwiał sobie te pieniądze, one były kierowane w miejsca, z których można je było podebrać, czyli albo do mediów, albo do jakichś organizacji, z których następnie te pieniądze przepływały. Wiecie Państwo... Najbardziej szokujące dla mnie w tej całym przestępczym procederze było to, że po raporcie Najwyższej Izby Kontroli, który nie zostawił suchej nitki na wykorzystywaniu Funduszu Sprawiedliwości, przez kolejne lata takie gazety jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Super Express, Medium jak Wirtualna Polska, Radio RMF FM, brały kasę z Funduszu Sprawiedliwości. To jest, Szanowni Państwo, po prostu tak... Obrzydliwe, że to jest jeszcze taki temat, który jest średnio poruszany przez media. No bo, no bo no, 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 powiem szczerze, że ja się trochę tak dziwię gazecie wyborczej, która nie wzięła oczywiście ani złotówki, że jakby to powiedzieć miłosiernie ta tylko jakby powiedzieć odnoga, która jest niezależnym medium, okopres, tam zajmuje się biczowaniem tych przekupnych mediów. Natomiast no, no to, to, jest, to jest szokujące, że, bo kto dziś ma atakować PiS, kto ma dziś rozliczać PiS, skoro e, ogromna część mediów jest po prostu ubabrana po łokcie w, kasę, w, 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 w branie kasy z Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy tej kasy zabrakło, a jeszcze, a jeszcze szanowni państwo mamy przecież łapówki z funduszu, e, z tego zespołu Skarbu państwa. No też nazywajmy rzeczy po imieniu, no. Co się dzieje po pół roku rządów PiS? Wirtualna Polska musi zwolnić 120 dziennikarzy. Dlaczego musi zwolnić 120 dziennikarzy? No bo widocznie nowa władza nie daje tak intratnych zleceń ze spółek Skarbów Państwa. To, to, to jest proste. Ponieważ ten materiał, szanowni państwo, mówi o kompromitacji Jarosława Kaczyńskiego i o tym, że on się boi. Tomku, to ja jeszcze zaryzykuję hipotezę, która, którą sobie zbudowałem na bazie tego, co ty mówiłeś. Jarosław Kaczyński ma jakiegoś sygnalistę, ma jakiegoś człowieka, który, który mu chyba powiedział o tym, że czym na niego dysponuje i on się już po prostu, on się już boi, kiedy, kiedy te rzeczy wybuchną. Ja mam. Tak, te... ja, zgadzam się, Janku, tylko tutaj musisz zrobić liczbę nogą. Naprawdę. E, 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 ta liczba. Te... Jarosław Kaczyński nie pamięta, ale wiecie państwo, on już też nie pamięta i dopiero usiłuje sobie przypomnieć, z kim rozmawiał o najważniejszych rzeczach, bo on miał taką manierę, że dopuszczał, że jego metodą kupowania ludzi, obłaskawiania tych wszystkich, tych, tych ludzi było to, co z Giertychem dopuszczał, no nie z Giertychem, tylko, tylko to, co z Kukizem dopuszczał go do tajemnic. My z Jarkiem Rządzimy państwem. I nagle Kukiz wychodził, bo przechodził z Jarosławem na ty. Były, było tam jakieś winko, no bo to Kaczyński nie pije, ale w wyjątkowych sytuacjach pokazuje, jak to jest niezwykle istotne, że można z nim być w takiej komitywie. I to wystarczyło. Naprawdę, przejście na ty wystarczyło do kupienia Kukiza. I to, że razem mają. Jakieś niezwykle ważne tajemnice, no i działają dla Polski. Bo, to, bo Kaczyński tak to w ten sposób yy, yy, przedstawia. Yy, I takich ludzi, z którymi funkcjonował tak jak z Kukizmem, którym mówił o różnych rzeczach, które teraz są niesamowicie w na Kaczyńskiego jest dużo. To znaczy, nie chodzi o to, że jest to było w tej samej formie, to znaczy, że przeszedł na tyczyn. Chodzi o pewnego rodzaju danie im poczucia ważności. Ja jestem ważniejszy niż inni, bo my z Jarosławem, Jarosław mnie to powiedział. A ilu osobom on to powiedział? Słynne to, szanowni państwo, co, co w tej chwili jest już zerojedynkowo po prostu materiałem do prokuratury. To Kaczyński po prostu z tym się gubi i kto go nagrywał w tych sytuacjach co mówił bokaczyński jednak potrafił rzucać oskarżenia na ludzi potrafił mówić i stosować to swoje stwierdzenie że porządek można zrobić nawet brudną szmatą Jakbyśmy tak działali, to byśmy nic nie mieli, tak? Że Jakbyśmy tak... Tak, to była I słynna wypowiedź dalej, ale gdy... to są przestępstwa. Ale to są przestępstwa. Tak, czy to był początek lat 90. gdzie Jarosław Kaczyński, gdzie mu się wyrwało mu się, po prostu stwierdzenie, że gdybyśmy podchodzili do tego tak czysto moralnego punktu widzenia, to byśmy nic nie mieli. On tam powiedział, żeby wszystko mieli Geremek z michnikiem. Krótko mówiąc, on uznał, że Uczestnictwo w rozkradaniu przez porozumienie centrum, rozkradaniu majątku narodowego było usprawiedliwione tym, że ponieważ wszyscy kradli, to, to gdybyśmy my nie kradli, to bylibyśmy najbiedniejsi i nie bylibyśmy jak. Bolszewik gra... zagrabiony, jak nie, to jest <śle> <śle> Bolszewik. Wierzy Państwo, to jest tak, że Niby wszyscy o tym wiemy, cho choć o to ja, ja kiedyś, kiedyś po, Tygodnik Polityka mnie wyróżnił e, cytowaniem e, jednego z moich tekstów, e, w którym napisałem, że 8 lat rządów PO-PSL e, skompromitowało słowo liberalizm, e, no bo pod takim hasłem Platforma Obywatelska w 2007 roku e, wygrywała wybory, obiecywała liberalizm, trzy razy 15, no a potem mieliśmy ciepłą wodę w kranie i mówię, że 8 lat rządów skompromitowało ten, natomiast mówię, że cztery lata rządów, wtedy napisałem w że cztery lata rządów PiSu skompromitowało hasło uczciwość i to jest, bo oni poszli, wiecie Państwo, oni poszli do władzy twierdząc, że oni będą uczciwi. To jest, to było ich główny, Już wszyscy, A. wszyscy już tam, że, że oni nie będą kraść. robić że... huwerem, wiesz? To, to tak, ale nie to, jest... chodzi tak, o to, że chodzi o to, że oni mieli nie kraść, że przy wszystkich swoich wadach. Oni mieli być tą władzą, która nie będzie kradła. No a potem. kończy z to, układami, tak. Tak, ale szanowni państwo, potem się okazało, że e, oni de facto nawet za, za, niemalże zalegalizowali kradzież. To znaczy, jeżeli ktoś idzie gdzieś do roboty i komuś się daje 50 tysięcy złotych miesięcznie, a on nie ma żadnych kwalifikacji do pracy, którą dostaje I tak naprawdę... To żadnych... nas okrada, nas to, nas... to jest złodziejstwo. Tak. Wypłacanie komuś kilkadziesięciu tysięcy złotych miesięcznie w sytuacji, w której jego praca e, nie jest warta nic. E, wiecie państwo, w tej chwili zwolniono ponad 100 osób z Orle, wolenie. E, ale tak naprawdę, szanowni państwo, powinni zwolnić naprawdę kilka razy tyle. Mamy w tej chwili taką sytuację. Ja powiem Państwu tak. Ja wyrzuciłem z telewizji polskiej, z Taja, ponad 100 osób z załogi, która miała wtedy 74, ponad 400 etatów. I powiem Państwu, w zasadzie, jak ja popatrzyłem, w zasadzie można było wywalić 70% załogi wtedy, tak naprawdę. I też, by, I też by to funkcjonowało. Mieliśmy do czynienia z, i nadal mamy po prostu z olbrzymimi przerostami zatrudnienia, które. PiS spowodował i to, że na przykład TVP dziś wygląda jak wygląda, jak ja gdzieś tam czytam, że ktoś chce pakować w telewizję publiczną 3,5-4 miliarda złotych, to to jest znaczy kompletny brak szacunku dla państwa, dla nas, dla każdego, kto jest podatnikiem, bo tam, tam trzeba po prostu wyjść i, i wszystkich wywalić tak, tak, tak naprawdę, no bo yy, przy, przy, tych wszystkich ludzi, których pozatrudniał PiS, to w większości wypadków zostawienie ich na tym miejscu to jest po prostu proszenie się o kłopoty. So... I tylko, mm -hmm. tylko jedno powiem, przepraszam. Szanowni Państwo, wielkie wrażenie na mnie zrobiło nawet duże, bo jednak no, ci oficerowie, którzy funkcjonują się operacyjni, potrafią wszystko zdiagnozować. I tłumaczą, że tutaj trzeba używać. Terminologii medycznej i tutaj trzeba podchodzić do tego jak lekarze. Jeżeli chodzi o nasze służby, wymiar sprawiedliwości, często trzeba amputować niezwykle ważny organ. Często trzeba dokonywać niezwykle radykalnych, radykalnych działań medycznych, które de facto na początku pogarszają stan funkcjonowania organizmu, ale bez tego to po prostu yy, cały człowiek umrze. To, to, to prawda, trzeba odciąć, nawet gdyby, gdybyśmy, gdybyśmy na początku sądzili, że to jest taki radykalne. Nie, bo on, bo nam ten rak, ta zgorzel gazowa zatruje cały organizm. Czas na odcięcie tych organów. I no próba, nie wiem, założymy protezę, czy być może coś będzie inaczej działało. Lepiej niż będzie zatruwało, bo nas zatruje i zniszczy. A ja, szanowni państwo, tak. O czym ten... mówi Schmidt, bo Schmidt yy, yy, myśli, że, że wprowadzi jakąś tutaj u nas dezintegrację, bo omija skrzętnie Agencji Wywiadu i tam uważa, że tam się dzieje inaczej. Yy, agencja Wywiadu działa tak, jak działa, na szczęście tam do środka nie dotarł, tyle. Nic z tym nie zrobisz. Możecie sobie razem ze swoimi y, próbować robić jakieś działania. A ja polecam, szanowni państwo, historię e, bez cenzury. E, nasz najstarszy magazyn. Naprawdę, szanowni państwo, musicie wziąć to do ręki. Jest naprawdę cudnie wydrukowany. Najładniej wydrukowane pismo, które wydaje, wydajemy z tych tego. Czy teraz już wszystkie będą już drukowane w ten sposób, ale jest po prostu wzięcie tego do ręki spowoduje, że naprawdę trudno się to odstępić. Różnicy widać nie piszecie do oka. To rzeczywiście, to widać wiesz. To jest e, po prostu e, przyjemność z czytania w środku oprócz tekstu rosyjskiej cudwódki e, to jest tekst o tym, że e, dochody z alkoholowego monopolu e, uzbroiły, uzbroiły e, carstwo najpierw moskiewskie, później rosyjskie. Rosja powstała w XVIII wieku. Wcześniej to było po prostu Carstwo Moskiewskie, ta nazwa została zresztą. Ukradziona Ukrainie przez Piotra I. Jest tutaj fantastyczny tekst. Prawdziwy pan Kleks. Ambroży Kleks istniał naprawdę i nazywał się Franciszek Fischer. To nieprawda, jednak prawdą jest, że Fischer był dla Jana Brzechwy inspiracją do stworzenia głównego bohatera książek o panu Kleksie. I to zarówno pod względem wyglądu, jak i zachowania zadziwiająco. Tytułowego czarodzieja, przypominał Franciszek Fischer. Prawie niczego po sobie nie pozostawił, nie napisał ani jednej książki. Zostało po nim kilka listów, tak więc wszystkie informacje pochodzą od osób, które go znały. W każdym razie, fantastyczny człowiek. Franciszek Fischer. To jest człowiek, który żartował kiedyś, że aby w Polsce było porządek, trzeba rozstrzelać 100 tysięcy aferzystów. Na hasło, no dobrze, ale co zrobimy, kiedy, kiedy nie będzie, nie, 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 nie znajdziemy 100 tysięcy aferzystów? No to nie ma sprawy, to się dobierze z niewinnych. To jest, to jest jeden z lepszych żarcików. Jest też w tym numerze o nazistowskim wawelu. Jak Hitlerowcy przerobili siedzibę polskich królów na nazistowsko-socjalistyczną modułę. I jest też fantastyczny materiał o żydowskich piratach Karaibów, o tym, jak wygnani, jak część wygnanych z Hiszpanii Żydów w XV wieku założyła syndykaty pirackie. Mało, znany, mało znana historia. Szanowni Państwo. I ja polecam, mój felieton w tym numerze jest o tym, jak przegrywają duzi. Otóż, szanowni Państwo, jeszcze w XIX wieku wojny wygrywali w 90% silniejsi, a od połowy XX wieku, uwaga, e, wojny wygrywają słabsi. Dlaczego tak się dzieje? Jak to się dzieje, że napadnięci e, słabsi, skazani na pożarcie, e, e, lepiej się bronią? E, to jest naprawdę, muszę Państwu powiedzieć, że samego mnie zdziwiły te wyniki badań, zestawień, dlaczego tak się stało, że... E, Nagle po prostu słabsi zaczęli wygrywać wojny z silniejszymi. Mamy też podnóżka piesuckiego o tym, jak w drugiej RP jednym z najbardziej wpływowych generałów został ginekolog. Mowa o Felicjanie Sławoju, Składkowskim. Człowieku, który przyszedł do polskiej historii jako twórca Sławojek. Dość trywializująco jego rolę, ale to, szanowni państwo, pokazuje, jak biednym państwem była przed wojną Polska, że rewolucją. Sanitaryjną było po prostu stworzenie toalet, takich, do których wszyscy mogli korzystać, żeby zamiast, że tak powiem, tradycyjnego chodzenia za miedzę albo wychodzenia na zewnątrz. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach, ja jeszcze przypominam, że na stronie hognot.pl możecie Państwo zakupić książkę dotyczącą e, relacji pana Andrzeja Duty z panią Izabelą Pek. E, książka, szanowni państwo, e, będzie rozsyłana od początku przyszłego tygodnia, już się e, wydrukowała, teraz sobie schnie e, przez weekend, i e, po tym e, wyjedzie do tych z państwa, w, w, do, którzy zakupili. Polecamy. E. Panie Jarosławie, panu Jarysu, po 17.30. Wiem, ja spodziewałem się tego, że po moim drugim wyjściu z więzienia mieliście bardzo poważne plany, żeby zatrzymać mnie i Janka. Chodziło o materiały IPN-u, które rzekomo my będziemy dostarczali naszym przeciwnikom. I chodziło o ukrywanie tych materiałów. Sprawa bardzo daleko posunięta. Uczestniczyli w tym niektórzy dziennikarze, właścici, pracownicy mediów. Ta sprawa będzie dalej wyjaśniana. Jak pan widzi, nie wyszło panu, panie Jarosławie. Po prostu po książce Kamińskiego był pan sparaliżowany i pan wiedział, że wtedy, kiedy, no bo trzeba przyznać, że Janek pomógł wyciągnąć drugi raz mnie też z więzienia, kiedy, kiedy w końcu wyszedłem, że my. Zrobimy, ujawnimy materiał na pana. I pan tam bardzo mocno działał. Nie wyszło panu, bo zrobił się kłopot. A dlaczego nie wyszło, to mu o tym też kiedyś powiemy. Do więzienia, panie Jarosławie, do więzienia. A ci, którzy tam to animowali, wy wiecie, do których ja mówię bardzo często, będziecie mieli poważny problem. Nawet jeżeli chodzi o te wasze różne działania jeszcze z, o, z czasów, które wy tak krytykujecie, jesteście od tego niby fachowcami. Byliście w środku i dlatego żeście się wyspecjalizowali w tych y, tematach, żeby trzymać rękę na pulsie. W szczególności powiedziałem, przejąć IPN. Proszę przejąć IPN, bo tam jest mnóstwo rzeczy, które można legalnie ukrywać. Pamiętajcie, chować, zakopywać gdzieś indziej, ja a legalnie ukrywać, to jest. To pomiędzy, jest to innego. pomiędzy Agencją Wywiadu a Instytutem Pamięci Narodowej jest teczka, która zawiera <coughs> dokładny opis. Yy relacji Anatolia Wasina z Jarosławem Kaczyńskim. I... Jest teczka wyjazdów i teczka paszportowa Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie. Teczka pani, pani Skrzypek. Dlaczego z tym jest duży problem, żeby to było skompletowane i żeby to można było zobaczyć? I Przecież nie tylko. Państwo. Czekają nas na ciekawe sensacje. Jeszcze. Do zobaczenia.